Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Dzisiaj Liga 5, jednak na samym początku mam dla was bardzo ważną informację. Jutro mamy Dzień Niepodległości, to oznacza, że jest to dzień wolny. Oznacza to również, że jest to idealna chwila, by rozpocząć Back to Glory FIFA 16 przy współpracy. Dzięki współpracy z FIFAcoins.pl jest możliwość po raz kolejny stworzenia tej serii właśnie w tegorocznej edycji. Nowe legendy, nowe akcje, nowe świetne gole już jutro o godzinie 14 na YouTubie. Gorąco was zapraszam. Jak widzicie, mam nowy zespół, postanowiłem wreszcie zrobić coś z tym Milikiem, więc mamy Konopiankę, Milika, Elgaziego, Kowacicza, Krychowiaka, Banek, na lewej obronie Tremolina, Laporte, Abdenur, Danilo, w bramce Asenjo. Zagrałem już 5 spotkań, 6 bramek Milika, po raz kolejny staje się najlepszym napastnikiem, dam im kontrakty i gramy. Tak szczerze, zastanawiam się jeszcze nad jednym transferem. Zauważyłem, że cena Ribery'ego rośnie. Cena Zlatana maleje. Ja nadal widzę komentarze na temat właśnie Ibrahimowicza. No zobaczymy, po prostu zobaczymy, ponieważ nie ukrywam, że od czasu zmiany formacji, którą gram, czy wiecie, w składzie francuskim, to Frank no niezbyt się przydaje, nie strzela bramek, po prostu w 4-1-2-1-2 ci pomocnicy znikają. A jednak mieć piłkarza wartego 200 tysięcy, którego właściwie nie widać, to trochę tak marnowanie pieniędzy, czyż nie? Ale spokojnie, na razie nic nie zmieniam, mamy ładny skład z Ligi Włoskiej. Nainggolan podobno jest niesamowity w tej grze, wypadałoby go wkrótce przetestować, właściwie mamy 17 tysięcy, chyba mnie na niego stać, no zobaczymy. No, Banega w centrum uwagi, naprawdę, ze wszystkich ludzi w mojej drużynie Banega? Elgazi, cudownie z lewej nogi, to musi być dobitka, Kovacic nad poprzeczką, jeny! Ja go ceniłem na samym początku, ponieważ grał idealnie, jednak teraz, no już któryś raz marnuje setkę. A to nawet setka nie była, no przecież pusta bramka, z głową trzeba to było zrobić. Banega, z czym do ludzi, no przecież tam idealnie ustawiony Danilo czekał na piłkę. No po prostu na nią czekał i się nie doczekał Asenjo. No ma dzisiaj dużo roboty, nie dziwię się, ponieważ no właśnie, te podanie podsumowało co? Felipe Anderson, piękna interwencja, akcja zastopowana, no to może ruszy jakaś kontra. Boże święty, ja nawet nie chcę wiedzieć, kto chciał w taki sposób podać, mam nadzieję, że to nie był na przykład Krychowiak. Ja nie chcę widzieć takiej gry, no po prostu aż żal oglądać, żal grać, no i żal to pokazywać. Wiecie, co jest najsmutniejsze? Banega w pierwszym spotkaniu, jak rozegrałem tą drużyną, strzelił piękną bramkę zza pola karnego. Teraz ledwo co potrafi podać piłkę. Ale to akurat jest normalne z tego, co widzę w całej tej drużynie. Salah! Z dystansu Asenjo po raz kolejny kieruje piłkę na słupek. Okazja do zadania ciosu. Milik do Konoplianki, który postanowił zostać z tyłu zamiast pójść z akcją, którą sam stworzył. Zmiana w drużynie. A tak przypuszczałem. Dybala za Mandzukicia. 15 minut do końca, czy Argentyńczyk będzie w stanie zmienić losy tego spotkania? On podchodzi do kornera. Dybala w pole karne. Abdenur na poświęcie. Do przodu. Tak, świetna piłka do przodu i sami widzieliście, jeszcze mi na golkipera przełączyło. Fantastycznie, strzał dystansu, Asenjo ponownie bohaterem. I lecimy do przodu, Konoplianka. Przecież Nainggolan... Świetny obrót, mistrzu. Pszt, kolejny słupek. Nie no, akurat współczuję przeciwnikowi. O, piłka wróciła na ziemię. I dlaczego miałem no super, kierowałem piłkarzem na środku boiska. To miało sens. Na chwilę obecną widzę, wszystko jest przeciwko mnie. No, nie ma bramki. Nie ma. Jak on to obronił? Nie wiem. Jednak wiem jedno. Asenjo, no chyba z Marsa przyleciał, albo z jakiejś innej planety. Bardzo, ale to bardzo odległej, ponieważ jego interwencje są po prostu kosmiczne. Milik, jedyna okazja, by... Tak! Karek w 88! No jak ładnie to wykończył! No podręcznikowo po prostu zewnętrzną częścią stopy uderzył, no z fałsza! Pięknie i skutecznie, dwie minuty przed końcem meczu. O, ho, ho, ale poszło ole! Sami widzieliście obrót z założoną siatką. Naprawdę gol wysokiej klasy. Na to czekałem, teraz autobusik, czy przeciwnik nie ma nerwów i wychodzi. Dziękuję bardzo, o tym mówiłem, 1-0. Milik trafia wtedy, kiedy trafić miał. Naprawdę. Mua, taki finish. A teraz zobaczmy, ile przeciwnik oddał strzałów na bramkę. Tylko 10, poważnie?
A ja 3. No i wygrałem. Fajny ten Milik, tylko z pewnością lepiej by się spisał u boku jakiegoś szybkiego napastnika. No zobaczymy, co teraz wyniknie. I szczerze, jest to taki ostateczny sprawdzian tej drużyny, ponieważ takim składem ja po prostu powinienem wygrywać. A tak się nie dzieje, dlatego też no na pewno zostawiłbym sobie Lacazette, jednak taki Griezmann i Benzema, jak i chyba Frank Ribery. No sprzedaż właśnie tej trójki pozwoliłaby mi na zakup no pewnego ciekawego piłkarza. O! Nie jest to najmocniejsza formacja, drużyna bardzo atakująca. Carlos Tevez sam uderzy czy poda? O, lol. Naprawdę? Naprawdę on to zmieścił. Panie i panowie, to jest 1-0 w 12 minucie. No golkiper nawalił. Nie wiem, jak to zmieścił, no ja po prostu nie wiem, ale chyba muszę zacząć brać lekcję u niego. No i to jest ten problem. Frank Ribery, zamiast iść do przodu, on sobie zostaje z tyłu. Kolego, zdradzę ci tajemnicę, ty nie jesteś lewym obrońcą. Choć nie wiem, czy o tym wiesz. Lacazette, no się wkurzył i pięknie spróbował pokonać bramkarza, ale... Kurczę, no co za leść blokował Krychowiaka. Jaki profesjonalny piłkarz potyka się o własne nogi. No kurczę, ja wiem, że czasami się to zdarza, ale... Kurczę, podkreślam, czasami. Nie wiem, co się ze mną stało, ogółem jak sami widzicie, naprawdę emocjonujące spotkanie. W sumie 2 strzały. Krychowiak, no przepięknie! Mamy chociaż korner. Ale zauważyłem jedno, zmieniłem formację z 4-1-2-1-2 z pomocnikami, wiecie, takimi, no skrzydłowymi po prostu na takich pomocników. Ja od razu to lepiej działa. O tak jest, Carlos Vela, przecież to musi się skończyć golem. Lacazette wchodzi w pole karne, uderzenie, gol! 1-1, idealna kontra, wchodzimy do gry, no doczekaliście się tej chwili, w której zdobywam gola. I to gola dosyć ważnego, ponieważ ja oczywiście walczę o kolejne 3 punkty w lidze piątej, ponieważ jestem na dobrej trasie. 2 zwycięstwa, nadchodzi trzecie, ale finisz, właśnie dlatego ja tego pana nie sprzedaję. No przecież to jest napastnik idealny. Sami widzieliście, jak genialnie odebrał te podanie od Carlosa Veli, które też było niczego sobie, no... Kurczę, creme de la creme! Ribery ze swojego ulubionego miejsca, ale... Czekajcie, on został skasowany przez 2 piłkarzy naraz. Sędzia postanowił kontynuować grę. Nie, on nawet nie dał przywileju korzyści. To jest dopiero imponujące. Musi być bramka, Griezmann! No niestety, ja ciebie już też mam dość. Nie zdobyłeś chyba ani jednego gola przez te kilka spotkań, kilkanaście spotkań. No nie no, tak się jednak nie bawimy w tym zespole. Dobra, Milik mógł tutaj lepiej się spisać, nie ma co się oszukiwać. Nie jest to nic zaawansowanego, po prostu Lacazette po raz drugi. Indywidualny rajd 2-1. 5 obrońców chyba próbowało mu odebrać piłkę, ale co z tego, no co z tego? Tej siły nie da się zatrzymać. Ja, no i już go, znów lubię. Ładnie technicznie zachowuje stoicki spokój przed bramkarzem i kończy, no tak kończy, no. Przepraszam, że się powtarzam, jednak, no kurczę, czasami znaleźć mi odpowiednie słowa. Chyba sami widzieliście, jak wspaniale to wyszło. Ach, koniec tego fatalnego spotkania. Wiem jedno, ta drużyna potrzebuje zmiany. Benzema, jak i Griezmann są po prostu tutaj niepotrzebni, dlatego też czas ich wystawić na aukcję. Ach, no będą zmiany, ale Lacazette'a to ja nie sprzedaję, no nawet nie ma takiej możliwości. Sami widzicie, co on wyprawia. Frank w 28 spotkaniach dla drużyny zdobył 9 bramek, asystował 2 razy, zdobył 4 żółte kartki. Jednak, no niestety, w tej formacji on nie pasuje, a na razie nie mam zamiaru tego jakoś inaczej zmieniać, dlatego też... No cóż, miło było mi ciebie użyć, jednak czas na inne duże nazwisko. Ile? 179 tysięcy dostanę? Wspaniale. 178, no... 176. Karim Benzema, 5 goli w 14 spotkaniach, ja tego nie komentuję. Pozostał najlepszy, ten, który zdobył 9 goli w 10 meczach. Lacazette. Na chwilę obecną ta drużyna nie istnieje. Zobaczmy, czy ktoś się już sprzedał. No nie no, ale czekajcie. Super pack opening, mam srebrną paczkę podarunkową, może trafię świecący się kontrakt. No zobaczmy, kogo kryje w sobie kiwa, lala, kimchi, woo. Marzyłem o tej karcie, nie wiem jak wy. Gdy grałem składem rosyjskim, działy się ciekawe rzeczy, więc co mogę powiedzieć? Czas zgarnąć trzecie zwycięstwo z rzędu. Jackson Martinez, ja ciągle zapominam o tym, że gra w lidze hiszpańskiej. No kiedyś na pewno go jeszcze przetestuję, ale ogółem to z tego co widzę jest to bardzo ciekawa hybryda, czyż nie? Wow, nie wiem jak on na to wpadł. Całe Atletico Madryt. Piękna piłka, tylko nie rozumiem dlaczego Remenko tak
Tak jakby nie wiedział, co się dzieje. Ach, Finn, zaraz, Szatow, pierwszy gol dla drużyny. Dubitka, tak, z automatu mi Dumbia strzelił, 1-0. Jak sami, nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, wskaźnik nie był nad nim. Nie wiem jak, ale Iworyjczyk po prostu postanowił sobie uderzyć. Naprawdę imponująca akcja, czyż nie? Podanie ręką przeciwnika, mocny wolej, 1-0. Trzecia bramka Dumbi dla drużyny. To było szybkie. Naprawdę nie rozumiem takich ludzi. Czwarte zwycięstwo z rzędu. No i z tego co widzę, Griezmann się sprzedał bardzo szybko. Okej, tam, niech się sprzedają, a ja rozegram kolejne spotkanie. To jest dopiero ciekawe, jednak mam nadzieję, że przeciwnik nie ucieknie tak szybko. Szatow ma nieprawdopodobną przewagę nad Mustafim, teraz jeszcze go wykiwał. Świetnie to rozwiązał. Zamarkował wrzutkę, piłka wróciła do niego. No niestety nie skończyło się golem, jednak to jest bardzo dobry znak. To jest mecz Szatowa, wymusił rzut rożny po ładnym rajdzie. Choć mogła być tam bramka Smolnikow. O, tak na skraj pola karnego, świetnie, Quincy, to powinien być rzut wolny. No, już nie krzyczałem, że jedenastka, bo nie ma tutaj co przesadzać. Dobra, spróbujmy tak za mocno, zdecydowanie za mocno. Promes, gula, nie ma, dobitka, tak, 1-0. A do siatki trafia piłkarz z numerem, tak, tak, to Romilo. Jego pierwszy gol dla Dix United, jeszcze dostał buziaka od partnera, no kurczę, kto o tym nie marzy. Ale fantastyczny rzut wolny, szkoda, że nie skończyło się to golem. Ważne, że nasz pomocnik był na miejscu. Smolnikow, idealna centra, dobry wyskok, czy dobiegniemy do piłki, Szatow. Tutaj został wzięty przez Brumę. Dumbia! Pole karne obrócił się, jednak nie pokonał Asenjo. Bruma pokazuje swój talent i został nieprzepisowo powstrzymany. Nie mógł się z tym zgodzić, no ale co na to poradzę. Simon kontra Akinfiejew. No jednak nie, to będzie Nolito. Hiszpański skrzydłowy szykuje się do pokonania. A jednak nie, bo to będzie Mgamba Kogu, a wiecie co, zostanę w środku, ponieważ koleś tak przekona, jednak nie było to takie proste, 1-1. Bez spalonego Dumbia, dlaczego tak żałośnie to rozwiązałem? Wystarczyło pobiec do przodu, ponieważ Asenjo całkowicie zniszczył, wskrzanił ten ślisk. No, powinno być 2-1, ja doskonale o tym wiem, ale ja nie chciałem zdobyć gola w tak łatwy sposób. Sami wiecie o co chodzi. Quincy traf wreszcie do siatki, no tak długo czekaliśmy na ten moment i się nie doczekaliśmy. Piłka przeszła po nodze bramkarza. No to może coś do środkowania wyjdzie. Smolnikow, zagranie do nikogo. Cholera, on dobiegł! Nie wiem jak, ale on dobiegł, ale co... jak wiele szczęścia można mieć, no. Skąd on ma musę? 1-2. No tak, przecież on ma go na SPO. Jak ładnie wykończył, no. Nie fair. Ach, a czego się mogłem spodziewać? Na piękne zakończenie odcinka chyba zostanę wyrzucony. Dokładnie tak, co mogę powiedzieć tym pięknym akcentem? Czas zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam was na Back to Glory, jutro godzina 14. Do usłyszenia, cześć.